Dzień dobry, no ja z tej strony witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii Barysem. No i czeka nas dzisiaj bitwa z Nestorem, czyli odpieramy inwazję Itaki. Odpieramy inwazję biura turystycznego, którzy złożyli nam jakże niekorzystną ofertę, także pokażmy im miecze. No i dobrze, ofiarowanie. Szansa na pomyślne znaki 130%, jakże wiele nie uważacie? Myślę, że 100% by wystarczająco. Myślę, że 100% by wystarczyło, nie? Okej, okay, trzaskamy to. Plus 7 do morale. No i fajnie, słuchajcie, toczymy bitwę. Może was te bitwy nudzą, ale zaznaczam, że nagrywam ten odcinek od razu po poprzednim. Także jeśli tam żeście pisali, że o, no ja, nie graj tej bitwy, będzie nuda. Ale wiecie, to nie potrwa wiele. Te bitwy nie są jakieś super długie w troje, także no muszę grać tę bitwę, bo automat mi nie daje szans po prostu. Chociaż myślę, że w rzeczywistości strat wielkich nie będzie. Mamy przewagę taką, że są rydwany, także ci ich łucznicy no stracą na znaczeniu. Dobrze. No i łuczek herbatki. Jeszcze kończę herbatkę z poprzedniego odcinka, także oczywiście wasze zdrówko, drodzy słuchacze, drodzy bardowie. Który to jest w ogóle odcinek kampanii Parysa? Muszę aż zobaczyć, bo nie pamiętam. Total War Saga Troja. To będzie odcinek 20. Dobrze mówię? Chyba 20. Poczekajcie. Tak, to jest 20. Także, no taka pseudo, można powiedzieć, okrągła liczba. No fajnie. Ile jeszcze pogramy? Tak jak mówiłem już wielokrotnie, najprawdopodobniej do czasu objęcia przez nas korony trojańskiej. Jak długo to potrwa, nie wiem, to zależy od wielu czynników, ale myślę, że jak się rozpędzimy, jak nasza machina wojenna już wystartuje, to te osady będziemy szybko podbijali, więc no myślę, że do tego 30 odcinka powinniśmy się wyrobić z zakończeniem serii, żeby tak długo jej nie męczyć, bo też już wiem, że wiele osób jest już znudzona. Kurczę. Wiele osób już jest znudzona Troją. Co prawda nikt nie pisze, że a tam Nojan kończ, ale no tak też myślę, że jednak jestem przesyt na kanale. Dajcie w ogóle znać w komentarzu, proszę, co sądzicie o serii, ile jeszcze grać i tak dalej. Ja myślę, że faktycznie po przejęciu tronu zakończę rozgrywkę, żeby na siłę tutaj, kurczę, się nie bawić z tym. No i co, komputer sprytnie się ustawił na wzgórzu, tak? No sprytnie. Ale ja bym go chciał sprowokować w to miejsce. Dlaczego w to miejsce? Dlatego, że moje rydwany nie będą sobie dobrze radziły, jeśli będą przyjeżdżały przez las. Także ja się rozstawię jakoś tak, pod kątem. Z przodu mojej jakże elitarni łucznicy. Flanki obstawię lekkimi jednostkami, żeby były bardzo mobilne i na czas ewentualnie mogłyby dotrzeć. Także ta flanka tutaj. Taki lekki kocioł zrobię. Zamierzam podzielić swoją armię na różne formacje. A tu niech będą oszczepy. Dobrze. Oszczepy i łucznicy macie uciekać, w razie czego. No właśnie. Parysie, a ty sobie stój na przodzie. To jest właśnie fajne, że nasz Parys ma tak wielkie obrażenia. Kurde, 35 amunicji, no i takie obrażenia. Nie, przepraszam, 69 amunicji, wow. Zasięg wielki. No, świetny bohater. No i dobra. Się zaczynamy. Troszkę wycofam rydwany do tyłu. Bogowie się radują. No i co? Czy komputer do nas zejdzie? No nie wygląda, jakby chciał zejść, ale ja go mogę sprowokować Parysem, bo na zasięg mam przewagę. Także weźmy, strzelajmy w tych gigantów. O właśnie, to jest fajne, bo ogólnie bohaterem mogę bez problemu sprowokować komputer, ale to jest bardzo fajne, że wy na plecy, to ubezpieczajcie, że mam przewagę na dystans, no i jak komputer zobaczy, że go trafiam, to no po prostu podejdzie. Plus, giganci są podatni na ostrzał, bo jest ich niewielu, a jeden pewnie padnie na jeden celny strzał. O, już biegną. Wściekli po prostu. Okej, panowie. No, dostał w tarczę, dobra, ale jakbym go trafił normalnie, to myślę, że byłoby zacnie. O, już komputer zbiega. No i co, to sobie jedź. Obrażenia dostali oczywiście, dostali. Bo to nie działa tak, że jak dostał w tarczę, to nic nie weszło. Nie, mu tam troszkę z paska życia zeszło. Niewiele, ale coś tam zeszło, nie? Dobra. Jakby ich tutaj ustawić, to może zrobię tak, że wy jeszcze gdzieś na taką flankę z boku. Te dwa oddziały, nie wiem, gdzieś tutaj niech podejdą. A wy panowie dystansowi, nie wiem, może gdzieś z tyłu.
Zaraz rydwany zwolnią to miejsce, także no rydwany mogą tutaj się ustawić póki co. No, już jeden padł chwilę temu. Gdzie dostał? Zobaczmy. Jest strzała. O kurde, ale headshot, pięknie. Dostał między oczy, nieźle. No panowie, run, fast. Okej. Okay. Dam mu też tryb dystansowy, żeby sobie sam uciekał. No i tak sprowokujemy go ładnie. Oj, tylko panowie, nie tutaj, bo ja nie chcę sprowokować, żeby moje ukryte jednostki zobaczyły. Dobra, wyłącz ten tryb, gościu, wyłącz ten tryb. Jedziesz tam. Wróg wypatrzył nasze ukryte jednostki. Nie zdążyłem, cholera jasna. No nic. Myślę, że mogę rydwanami zrobić przedstawienie. Takie eleganckie. Dobra, moje pałownice, jak ja to lubię mówić. Do boju. No i panie Parysie, jedziesz tutaj. Rydwany zaraz też wypuszczę do ataku. Oczywiście w walce w zwarciu. Żeby nie było problemu. I wy także do boju. Dobra, wy tutaj. No i co? Myślę, że wysłamy do wojowników. Okej, wy możecie standardowo rozpocząć flankowanie. Wy też gdzieś od tej strony już podchodźcie, panowie. Wy z lewej, znaczy z prawej, wy z lewej. Dobra. Oj. Kurde, o, patrzcie, jak się ustawili łucznicy. To będzie piękne, jak tam dotrę. O, no nie gadajcie, to są lekcy łucznicy. To będzie wręcz idealne. Aż to chcę zobaczyć, nie? No panowie, tutaj. Prędko. Parysiu, masz tam skille. Wjeżdżaj w nich też. No i co? Że się zaczyna. Oj, no, panowie! Dlaczego się wycofaliście? Kurde, bele, niedobrze. Dobra, okrążmy ich. Jak tam rydwany? Dajem radę. O, jeszcze wsparcie piechoty. No to panowie, mamy bitwę w kieszeni. Tylko, że widzę, że jeden chyba spanikował, ma taki wykrzyknik właśnie poza kontrolą. Się kolega tutaj wściekł, nie wytrzymał presji. Dobra, wy na plecy. Ci sobie słabo radzą dosyć. No i co, wy jakoś tak pod kątem się ustawcie, coś tam strzelajcie, wy do tyłu. Okej, ci wybici. To są giganci, o to nie, na gigantów nie lecimy. Oni są odporni bardzo na rydwany, także to jest słaba kontra na nich. Wy do przodu, walka w zwarciu. Jak tutaj to wygląda? No przewagę mamy nawet dosyć sporą. O! I tutaj pięknie rozbijamy oddział wroga, jeszcze nasi oszczepnicy fajnie nas w tym wspierają. Dobra, wy do tyłu. Do tego lasu ja tam nie wbijam, nie ma takiej opcji, bo lasy są taką, kurczę, słabą sprawą. Taką słabą dla rydwanów. Kiedyś to wiecie, nie robi problemu większego. Milicja. Kto to są? To co, wy wszyscy na tych biegnijcie jak najprędzej się da. No i tutaj ładnie wygrywam. Łucznicy też tam fajnie uskuteczniają przeciwników. No i co, wyjedźcie. Póki co wyjedźcie stąd. Oj, ten spore starty poniósł. Nie wiem dlaczego aż takie. Możliwe, że dostał ostrzał. O, patrzcie, wbili się w tych i zobaczcie, jakie jeżyki, nie? Oberwali mocno. Także dobijmy tych. W sumie jeden oddział może iść na bok. Tak naprawdę gdzieś tam podobijać z tego miejsca. Jak te rydwany. Ci się biją nawet wyrównanie. Wszyscy na tych. Dobra, bijcie tych. No i co, bitwa wygrana, ja jeszcze przyspieszę, żeby czasu wiele nie tracić. I ciekawe, jak ci giganci, ci łucznicy się spisują, czy są mocni, czy nie. Bo oni są na pewno twardzi i nie są podatni na rydwany, więc to jest najlepsza chyba, jak dla mnie, kontra na rydwany. Właśnie używanie gigantów. Zwykłe jednostki to wiadomo, że szybko zostaną trafione. Oj, kolego, stary memory. Nie ma takiej opcji. Tutaj muszę zlikwidować kagatka. I jeszcze jeden może oddział rydwanów, też bym wycofał. O, na przykład tutaj. Ci sobie powinni poradzić z tymi. Wrogi bohater, tak myślę. Trafił do Hadesu. Który ten? Tak szybko? Ale ostrze musiał dostać, nie? Zobaczmy, z ciekawości. No, widzę, że ładnie go potraktowali grotami. Fajne jest to, że mam teraz ten drugi monitor na stałe podpięty i mam o wiele lepszy podgląd i mogę na bieżąco widzieć, czy coś się nie nagrywa, czy wszystko jest w porządku, więc to jest naprawdę bardzo wygodna dla mnie sprawa. No i się cieszę, bo na pewno nie będzie w top, że czasem się zdarza, że o proszę, dźwięk się nie nagrywał, a tutaj proszę, no jest ta pewność jednak, jak mam podgląd.
No panie, no weź, żeś ich złap. A, bo to są giganci, dobra, się dziwię, że oni tak nie padają. A to proszę, taka sytuacja. No dobra, to myślę, że i ci na dystans. Oni są podatni bardzo na dystans. O, w ten sposób. Tak jest. No, dawaj, celnie błagam. Proszę celnie, o, pięknie w plecach, ten łuk się w ogóle odbił, epicko. Kto to idzie? To są giganci. Tak, to ja wolę szczerze chyba piechotę podobijać. Na tym bardziej skorzystamy. Wy też do przodu. Dobra, przyspieszamy. Łyczek Pepsi. Wasze zdroweczko. No i wy to widzicie najprawdopodobniej w niedzielę. W niedzielę. Zatem tak się składa, że możliwe, że dzisiaj jest live z Amazonek. Możliwe, że nie ma live'a. W razie czego patrzcie na kanał, bo najprawdopodobniej w czwartek albo w piątek właśnie takie live'y zacząłem. Takie tam, wiecie, krótkie, żeby zrobić research frakcji, z czym to się je. Czy te Amazonki są lepsze niż dotychczasowe frakcje. Myślę, że będą fajne i mam nadzieję, że no jednak twórcy nas tutaj fajnie zaskoczą. Kurde, ale ci giganci pozabijali, no. Jak widać, największe zagrożenie. A u nas kto? U nas chyba Redwan, ale widzę, oszczepy też bardzo ładnie się spisały. Wow, no i Parys standardowo dużo pozabijał. Także co, nasza wyspa to jest chyba Lesbos obroniona, zdecydowane zwycięstwo. Pytam go teraz co na południu, bo tam troszkę tych turów należy poświęcić, żeby no jednak osada na wyspach, tam osada Myken już podległa wyczerpaniu. No ładuj się rzesz, goddammit. Mam wrażenie, że troszkę dłużej to się ładuje, te ekrany. Zdawało mi się, że to było nieco szybsze, wiecie? Teraz jakoś tak... Chyba troszkę dłużej to wszystko trwa, ale nic. I tak jest o wiele krócej niż w Warhammerze, bo tam to jest porażka. Ja tak jak już będę sobie składał nowego kompa w przyszłości, to na 100% będzie zarówno dysk SSD na system, jak i dysk SSD taki z 1 tera, może 1,5 tera na gry, no bo... No słuchajcie, no kurczę, nie ma co... Nie ma co grać w Total War, tak jak Warhammer na zwykłym dysku HDD-ku. No, bo te ekrany ładowania to jest męczarnia. Lepiej jest zainwestować w SSD-ka. Wiadomo, nie do wszystkich gier to się przyda, czy to będzie jakaś różnica. Ale do takich gier jak Total War, gdzie jest wiele ekranów ładowania, to jak znalazł taki SSD-k. Dobra. Tutaj oblegamy. Myślę, że mogę skończyć turę. Nie wiem tylko do kogo się pomodlić, wiecie? Mówię teraz szczerze. Nie mam pojęcia. Ares, może do ciebie co? Byś dał morale. Morale, aha, byś morale wroga zabrał. Tylko to złoto kosztuje nieszczęsne. Ja bym złoto chciał oszczędzać, bo no złoto wiadomo jest na budynki specjalne w dyplomacji, ma wielką wagę. O, i Ares ma poziom, 22. To jeszcze chyba 3 poziomy i kolega będzie maksymalnie... No, wyszkolony, nie? O kurde. Teraz pytałem, co mu boostujemy? Myślę, że zasięg, ponieważ i tak całej amunicji on raczej nigdy nie wystrzela. No a ten zasięg to dużą przewagę mu da, na pewno. Dobrze, wyszkowca otrzymał. Ja tam mam szpiega na południu. Postarajmy się, Hector widzę, na pana Menelaosa, którego sam niegdyś zabił. Osobiście wyrusza, no postarajmy się go zabić, wiecie? Sukces, został ranny. Także teraz Rydhaj. No, staje otworem. Które w ogóle osady należą do tej prowincji? A, to jest taka jednowyspowa osada. No to fajnie. To bardzo wygodne dla nas będzie. W takim razie. No i co, ja chyba to kończę turę. O, jeszcze ten gość ma poziom. Szpieg. O, świetnie, bo szpieg na ostatnim poziomie właśnie ma 100% szans powodzenia na to zatrucie. Co jest genialne. I co by ci tutaj dać? Plus 1%. No to chyba znerfili, bo to chyba było plus 5%, tak mi się wydaje. No dobra. Zawsze coś, zawsze jeden trup więcej. Czy tam ileś? No wiecie, jakby to było 1% w stosunku do strat, które były kiedyś przed aktualizacją. O kurde, to 1% to byłoby dużo. Teraz to tam malutko tam, wiecie. Troszkę, nie? Ale no, nieźle. Fajne jest to, że są to osady nadmorskie w basenie Morza Egejskiego.
Zatem dostajemy też za to punkty dodatkowe przychylności naszego ojca. Co mnie jakże cieszy. Wybaczcie serdecznie. Dobra, dekrety. Okej. Dekrety. Zobaczmy, co teraz możemy dać jeszcze. Ja bym koniecznie to złoto inwestował, żeby jak najprędzej sobie te rzeczy opracować, bo one są świetne. To się wydaje, że tam mało, ale to jest tak jakby mieć jeden budynek, tylko że permanentnie, niezależnie faktycznie od tego, czy mamy coś wybudowane. Tylko w co by teraz inwestować? Tutaj żywność, tak? No to już niby mamy. Ale ja chyba pójdę troszkę w ciężką piechotę, bo ci nasi włócznicy to są, zdaje się, ciężkie jednostki. Zobaczmy. Włócznie, włócznie. Nie, to są średnie jednostki, a chwila. Jakie ja mogę mieć najlepsze jednostki? Myślę, że tych strażników troi. Tyle, że nie wiem, czy będę, no właśnie, to jest ciężka jednostka. Tylko, że ja nie wiem, czy ja będę ich, no już zawsze używał. Tutaj rydwany ciężkie. Włócznicy średni, nie, to myślę, że póki co zainwestuję nieco w średnie jednostki. One też są bardzo dobre, szczególnie dla naszej frakcji. Także o, już dobre w bunku. W to sobie pójdźmy. No i mamy pieniążki, można więc wydać. Jakże mnie to cieszy, uwielbiam wydawać pieniądze w Total War'ach, naprawdę. Jest to idealne. A gdzie wy panowie idą? Splądrowali osadę, tak? Ale to jest takie słabo opłacalne. Myślę, że tego szpiega bym trzymał blisko naszego pana, bo jak tutaj zaraz wrogi szpieg podleci, to nie będzie ciekawie. No więc ubezpieczajmy. Ubezpieczajmy swego kolegę. No i co? Ja w końcu chyba wybuduję tę osadę, którą chciałem właśnie. Już to wybuduję bez patrzenia. Nie ma co tam tracić czasu. Chociaż w sumie mogłem to ulepszyć niby. No właśnie. O, to w ogóle są... złoża złota. O kurde. I to jak dużo. To nie, panowie. Spadamy z tym. Ja te złoża muszę zrobić. Jak najprędzej. Gdzie to jest? Goddammit. O, tu jest. Ile to kosztuje? Stać mnie, świetnie. Plus 17. A jak sobie zrobimy nasze wpływy jeszcze większe, to będzie świetnie. Dlatego chyba kapłanki mogę tutaj śmiało wysłać. No bo one tak u nas się nudzą. Nic takiego nie robią. O Jezu, co to za armia Hillesa płynie. Ja pierniczę. Not possible. Jakie my tu mamy garnizony? No kolonae ma niewielkie. Stolica. Kurde bele. No niedobrze, niedobrze. No właśnie, czy ja to potrzebuję? Nie. Więc sobie wychrzanie te ogrody Helene, to już jest nieprzydatne w ogóle. Tak myślę. O! Czempioni troi. Mogę już to robić. Świetnie. A ile by kosztowało dowrobowanie kolejnego bohatera? Kurde, dużo. Łącznie z tym, no to 1700 będzie, to jest dużo, to jest bardzo dużo. Ale myślę, że może być niezbędne, także no, no zainwestujmy, zainwestujmy. Tak nie, to jednak nie łączy chyba jego kosztów z tymi. Od razu wyszkolone ma? Chwila, a który nam budynek to daje? To nie. Plus 5, wow, świetne. Ej, to jest zarąbiste, bo to bardzo dużo daje. I zobaczmy ich teraz, czempioni troi. O kurde, 100 pancerza. Wow, nieźle. Nieźle, nieźle, ale ja bym też tutaj chciał mieć w rybunach swoich zwykłych jednostek. Tylko, gdzie ich mogę robić ewentualnie? Muszę coś wywalić, może tych... Właśnie, czy ja mogę szpiega kolejnego? Bo widzę, że mam slota. Mogę szpiega zrobić. Dobrze. O, ten jest fajny. Bierzemy tego. Co prawda znowu koszta, ale ja to zrobię i teraz mogę to śmiało wywalić, żeby zrobić kolejny budynek werbunkowy, bo no nie możemy mieć samych ciężkich jednostek. Lepiej jest też mieć troszkę tych jednostek średnich, bo no wiadomo, no, ciężkie są fajne, bo są ciężkie, ale nie są mobilne. Ale w ogóle nie są mobilne. Także Konfederacja. No ci by chcieli, ale no, nie chcę z nimi, ja stracę tę osadę szybko, bo nie stać mnie na to, żeby je utrzymać. No, wolałbym prędzej z tym się zjednoczyć. Tak fajnie bym sobie tą północ zabezpieczył. No nic, tak czy siak, ja stroją, zagadam. O, zaraz w ogóle już będziemy godni zaufania. Jeszcze tylko 4 tury i potrzebuję, no, tak... z troszkę tej żywności w zamian za 20 złota i na przykład mogę ci dać, gagatku, no troszkę tego brązu, co? Przejdzie na więcej tur.
Kurde, wiecie co, może dam mniej tego złota, a więcej brązu. No właśnie, a więcej brązu, bo no złota nie mam, także nie chcę dawać tego, czego nie mam po prostu. No i tak już mamy sytuację z żywnością na zero. Zobaczmy teraz wykres naszych umów handlowych. Mamy tylko stroją. No to fajnie ty, no to mamy fajną gospodarkę, skoro mając dwie armie, właściwie to już trzy. Mamy tylko z dwóch umów, no zapewnioną żywność, nie? No i co, szpieg od razu ma poziom. Na pewno w to idziemy. Albo w sumie zacznijmy od początku może, co? No właśnie. Już troszkę zapomniałem, co to tam dawało. O, a ten ma 2% na przykład. No to ciekawe. Powodzenie zasadzek. Nie, to ja dam w to. I jeszcze mogę dać, żeby większe obrażenia zadawał garnizonowi, bo te garnizony właśnie mało obrażenia dostają w porównaniu do armii. Także na spokojnie. To już możemy, jak widać, dać na automacie. Wow, myślałem, że tak szybko to nie wymrze. Ty, ciekawe. Poczekajcie, czemu tak szybko? Przecież oni podlegali wyczerpaniu dopiero po 3 turach. Nie wiem, co takich stan się nagle zmniejszył, ale dla nas oczywiście to na plus, jak najbardziej. O proszę, lew jest groźny. Lew jest groźny. Dobra. No i co? Okupacja. Kurde, patrzcie jakie fajne zyski, jakby to zniszczyć albo złupić, ale nie. Właśnie to jest fajne, że zawsze tam w Attili złupienie dawało podobne, mniej więcej korzyści, co zniszczenie, tylko tam różniły się kwotą, a tutaj na przykład jest inna sytuacja, gdyż jak złupimy, to tam zyskujemy żywność przede wszystkim i coś tam troszkę złota, nie? A za zniszczenie dostajemy już surowce, które są używane w budowie. Czyli na przykład oczywiście tych. Kamień i... znaczy tych, te. Czyli kamień oraz drewno. Mogę kolejnego szpiega chyba nawet zrobić. Tak? Kurde, ale to już dużo będzie. Chociaż w sumie 300. A, dawajcie na bogato. Szpiece są warci do robienia. Także myślę, że mogę w nich zainwestować. Tylko w którego? Myślę, że w tego, bo ja raczej nie używam szpiegów na wrogich wysłanników. A szczególnie na obezwładnienie. Także to będzie w porządku. Mogę to już zniszczyć w tym momencie, żeby sobie zrobić coś ciekawszego. I mamy, jak widać, sanktuarium Aresa. Okej, w porządku, może być. Może być takie sanktuarium. No i dobra. Powiadomienia. Pares się nie ruszył. O, i mogę wydać edykt. Świetnie. Zatem wydajmy, niech będzie zadowolonko. Tego jeszcze ulepszyć nie mogę. Znaczy naprawić. No i okej. Koniec tury. Fajna pogoda w ogóle dzisiaj. Ja to nagrywam dla was w środę, 23. Ma być to chyba jeden z zwiadowcy z Eginy. Co to atakuje? Achilles, tak? Lekka jednostka, ekspercki atak z flanki. O kurde, wiecie co, zobaczmy osadę, ale ja chyba dam automat. Ja chyba dam automat, bo no nie widzę, żeby była szansa to wygrać. Co my tu mamy? Mamy słabe jednostki, wiecie. Oni mają, no, trzy jednostki dobre. Także nie, słuchajcie, nie ma opcji, nie ma opcji. Mógłbym niby tam straty nieco z wroga zmaksymalizować, ale... strata czasu dla mnie. Zresztą już te bitwy pewnie was nudzą. Takie częste. No i co? Co żeśmy stracili? Co to za osada w ogóle jest? Splądrowo tylko. Znaczy tylko. W sumie splądrowanie bywa gorsze niż okupacja, bo... no niestety, ale to działa tak jak w... Achilles. To działa tak jak w Warhammerze. Czyli... gdzie oni są? Dużo złota dajesz, tak? Ale nie, ja więcej wojen nie chcę. Na razie. Na razie więcej wojen nie chcę. To działa tak jak w Warhammerze, czyli splądrowanie niszczy także poziom miasta, a jak wiadomo, żeby ulepszyć miasto w tych nowszych totalurach, wymagana jest ta nieszczęsna nadwyżka. No co jest słabe, to znaczy słabe. To nie jest słabe, ale... no jednak jak ktoś splądruje osadę, to jest to o wiele bardziej bolesne, niż jakby to splądrował, załóżmy, w jakiejś Attili czy w Romie. Tam to po prostu wyznaczy się pieniążki i się odbudowuje. Tutaj zaś potrzebna jest ta nadwyżka. No, panie. Nie ma takiej opcji. Ja się już z tymi koleżankami ze wschodu nie biję. Nie znoszę ich. Mógłbym w ogóle z nimi zawrzeć jakieś przymierze z Amazonkami. Przeciwko, załóżmy, Grekom. No to byłoby fajne. To byłoby fajne. Dionizja, wypowiedzenie wojny. No proszę bardzo. No masz teraz 4 wrogów. Więcej. Twoja sprawa. Konfederacja.
kurde, niedobrze. Niedobrze. Czemu akurat ci? Znaczy w sumie Eneasz teraz będzie silniejszy, więc nam coś tam pomoże. Zdobyć osadę z Ryntas, pewnie. Ta na pewno. Już lecę. Już pędzę. O, oto szkary wbudowane, fajnie. Aha, od razu dostałem sukces. Świetnie. No i kogo my tutaj mamy, kolego? Kolego, ja bym ci z przyjemnością zatruł źródło wody. Uda się. Sukces, sukces, zobaczmy. No i fajnie. No i fajnie, i fajnie. O kurde, 113 zł jeden oddział. No chyba sobie jaja robią. Wow, drogi. Jeszcze w utrzymaniu ma brąz, no to mnie akurat nie dziwi. Specjalna broń miotająca. Specjalna? Co znaczy specjalna? No ciekawe. No, straciłem. Szkoda. A propos to patrzmy na to, bo zawsze można naszego brata zdyskredytować, co robić uwielbiam. No i jesteśmy tego bliscy. Za dwie tury można go oskarżyć o słabość, za pięć tam chyba o chciwość. Z tego co wiem, bo on ma tam tego złota dużo. No dobra, kapłanki proszę tutaj. Stać mi, żeby zabić to. Pierwsze szanse na to. Stracona okazja, to jeszcze raz weźmy. Proszę, szkoda. Szkoda, szkoda, ale mam jeszcze jednego szpiega. Ty masz mniej szans, może się uda tobie. Porażka. Ale zawsze doświadczenie jakieś tam nabędzie. Także no nie ma lipy. I co do nas tutaj płynie? Achilles, tak? Ale to jest taki plus, że mamy tego Hektora jako sojusznika. On jest taki potężny, naprawdę. Patrzę ile on tych armii posiada, to... What the fuck, nie? Dosłownie what the fuck. I co w tym miejscu mogę teraz zrobić? Mogę zrobić to. Kurczę, czy ja to potrzebuję? No werbunek włóczni niby. To byłoby fajne, chociaż w sumie ta armia jest pełna, więc... Szczerze? Chyba wolałbym zrobić rezydencja Priama. Rezydencję. No właśnie. Dlaczego nie? No bo ta armia jest dobra, jest to bardzo dobra armia. Powiedziałbym, że idealna jak na ten moment. No wiadomo, brakuje nam co najwyżej naszych jednostek tych obrońców Troi. No, ale oni są bardzo drodzy. Także nie ma co z nimi... Oj, panie, 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 gdzie ty mi tutaj lecisz? No chyba ci coś boli, że ty mi to zajmiesz. No, no, no. Ja werbuję prędko jednostki i go zamierzam zatrzymać jak najszybciej. I myślę, że na Hama zwerbuję troszkę redwanów, bo no inaczej się nie da. Mnie tam nie zlinczujcie, że tam Nojan idzie na łatwiznę, ale no jak on mi teraz to zniszczy, to się po prostu uskutecznię za przeproszeniem. Dobra. Wszystko dla miłości, o ty Parysie. Ja, o ile dobrze usłyszałem. No pewnie nie. Dobra, ulepszmy to. To jest przydatne. I już nas chyba nie stać na nic takiego, nie? Bunt mamy. A właśnie, jak ten bunt tutaj co był? Chwila. Nie ma go już. Aha, no dobra, no to pół biedy. Będzie znowu bunt, no okej, no tam. Pół biedy. Pół biedy, pół biedy. No i co? Troszkę dyplomacji odpalmy. Pokój by chcieli ci z północy. O, ja też bym chciał taki pokój, tylko za jakąś zapłatę. Tylko przynajmniej nam coś dadzą. Dadzą. Co bym potrzebował? Macie dużo żywności, więc co powiecie dla mnie, tak nie wiem, z tysiaczka tej żywności? Na 5 tur? Jak dla mnie lepiej jest brać na 5 tur większą ilość z takimi ludźmi, bo nie mamy z nimi dobrych relacji, więc jest ryzyko, że oni to po prostu zerwą za chwilę. Dlatego wolę mieć pewność, że dostanę w krótkim czasie więcej tych finansów, niżeli w długim czasie bym miał dostać więcej, bo no, jest ryzyko, że tego po prostu nie dostanę. No i kurde, Beleno. Mam nadzieję, że... Nie, wiecie co? Kurczę. Poczekajcie. Hektor. Hektorze, proszę cię. Postaraj się rozbić armię Achillesa. Błaga. Następnie. Kto się bije z tymi? Z tymi się bije prawie każdy. Także Eneaszu, czy mógłbyś tych gości z mojego terenu rozbić? Byłbym naprawdę wdzięczny. Wy się także bijecie z tymi, ale ja też się z nim... Nie, to jest Eneasz. To z kim się jeszcze bije Achilles? Zobaczmy. Achilles się jeszcze bije z jakimiś no-name'ami. O, z tymi. To ci nam mogą pomóc. Oni są fajni. Więc proszę, zabijcie tego gościa. Znaczy nie Achilles. Tak, Achilles. No i fajnie, teraz powinno być w porządku. Więc koniec tury. Koniec tury, koniec tury. Kurde, jak sobie myślę, że zaraz skończę nagrywać. Och,
Dobra, wiecie co, słuchajcie, ja to już rozegram sobie poza kamerą, bo no nie będę was tym męczył. Także w tym momencie zakończę odcinek. Dzięki serdeczne za uwagę. Zachęcam do oceny filmu, zostawienia subskrypcji. No i słyszymy się, zdaje się, we wtorek o tej 15. Także dzięki za uwagę i hej, pa, pa.